No. Marcin się uczy rzucać. Pierwsze kroki z muchówką. Widać spinningowe jeszcze nawyki, ale będziemy pracować, żeby to troszkę zniwelować. Możesz sobie troszkę linkę wydłużyć. Dobra. Mniej wędkę kładź do przodu. Staraj się tak godzina 11-13 u góry rysować kijem. O, widzisz jak się załadowało? O. Dobra. O, teraz się wyprostowała linka. Troszkę musisz mniej ręką pracować. Bardziej ją przy sobie. Przy sobie. Nie, też nie nad garstkiem ręką, tylko bardziej przy sobie ją trzymać. Weź telefon, ja ci pokażę. Może komuś to się przyda. Ja mam tak tutaj tą rękę zablokowaną, jak widzisz. Mhm. I wiesz, i sobie ją po prostu, i chodzi tylko ręka, nawet nie w ten sposób, bo im dalej ja chcę rzucić w ten sposób spinningowo, tak, tym mi tak gorzej leci tak naprawdę. Chodzi o to, żeby ta rzutka chodziła godzina 11-13 i wtedy było, wtedy jest najlepsze ładowanie, wtedy się kijek fajnie ładuje. Ale jak już ćwiczymy, to ćwiczymy po prostu na krótkim odcinku w ten sposób. Zobaczymy, może w ten sposób bardzo fajnie można sobie obserwować szczytówkę, jak ona się, jak szczytówka oraz linkę, jak ona się z tyłu wyprostuje. Wyczuć tak zwany timing, to się nazywa. Czyli jak ona się z tyłu wyprostuje, to dopiero przerzucamy kij, przerzucamy linkę do środka. Chodzi o to, żeby ta pętla była jak najbardziej wąska. O, żeby ona taką szła. Ale możemy wąską pętlę zrobić tylko wtedy, kiedy z tyłu nam się linka wyprostuje. To samo w powietrzu góry. Też robimy w ten sposób. Będzie film instruktażowy. O właśnie. O właśnie. Dobrze, teraz już timing jest dobry. Już widzisz, jak ona ci się prostuje z tyłu. Patrz, obserwuj, jak ona ci się z tyłu prostuje linka i wtedy musisz ją przepchnąć do przodu. Tylko staraj się nie kłaść tak wędki do przodu, tylko staraj się zatrzymać ją o właśnie mniej więcej w tym miejscu, tak. O właśnie tak, to na początku trochę będzie trudne, ale jak dobrze będzie timing z tyłu wyczuty, jak się i będzie odpowiednia prędkość, to będzie ci linka szła nad szczytówką. O właśnie, o dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zatrzymać tą wędkę z przodu wyżej. No i pamiętaj o tym, że ten ruch do tyłu musi być równie energiczny jak ruch do przodu. Jak im bardziej kładziesz szczytówkę do przodu, tym bardziej ci się robi, pętla ci się otwiera i robi taka duża. Ale to już jest super. Ładnie, ważne, żeby się ładnie linka wyprostowała. Wyprostowała potem przypon. Troszkę treningu i na pewno będziesz łowił. Wbrew pozorom nie trzeba wcale daleko rzucać, żeby skutecznie łowić u nas ryby. No i coraz lepiej, coraz lepiej. Już się ładnie, o, linka prostuje. Super. Jeszcze będzie, super. Jeszcze będziesz musiał tego kładzenia kija do przodu się trochę oduczyć, ale to w przyszłości, bo to na razie są pierwsze, że tak powiem, kroki. I już ładnie jest kontrola nad linką.
Już się, o, teraz świetna pętla poszła. Z tyłu się idealnie linka, super. Z tyłu się pięknie linka prostuje, rewelacja. O właśnie, to był teraz idealny rzut. Zobacz, jaka pętla ci się otwiera, fajnie. Już wtedy prostujesz przypon, zobacz, jak ładnie opada, powoli, wszystko w płaszczyźnie poziomej. O to właśnie chodzi, no właśnie o to chodzi. Z tyłu linka musi się wyprostować i zatrzymać szczytówkę u góry, właśnie tak jak teraz. I to trzeba ćwiczyć pięknie. I to trzeba ćwiczyć na krótkiej lince, a później delikatnie ją wydłużać. Im dłuższa linka w powietrzu, tym robimy, tym wolniej czekamy. Robimy większą pauzę pomiędzy przerzuceniem linki z tyłu do przodu. Ale dobry jest ruch. Odrzucenie linki do tyłu jest bardzo ważnym elementem. O, widziałeś? Im mocniej do tyłu ją załadujesz, tym bardziej załadujesz wędkę i po prostu ona do przodu ci odda energię na linkę. Super. No, świetnie, zobacz. Ile zrzucamy? 20 minut?